Dziś mamy drugą niedzielę Adwentu i będziemy rozmawiać o tym, że Pan Jezus jest życiem. Zobaczymy, co Wy o tym myślicie. Co to znaczy, że Pan Jezus jest życiem? To znaczy, że kiedy nasze życie tu na ziemi się skończy, dzięki Jezusowi możemy mieć życie wieczne w niebie. To znaczy, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, abyśmy my mieli życie wieczne. Czy Jezus jest życiem? Chcę powiedzieć, że naturalnie Jezus jest dla mnie życiem, prawdą i muszę powiedzieć, że zmienił całkowicie moje życie. W wieku 19 lat doświadczyłem żywego, prawdziwego Boga. Miałem zupełnie inne plany w swoim życiu, a Pan Bóg je zmienił i stał się dla mnie całkowitym życiem i za to Mu z całego serca dziękuję. Dla Niego działam, dla Niego coś tworzę i staram się Go uwielbiać, żeby On był na pierwszym miejscu. Nie nam chwała, ale Jemu niech będzie zawsze chwała za to, że potrafi zmienić nasze życie i prowadzić nas do życia wiecznego. Znaczy, że z Nim moje życie może być lepsze. Może być pełne radości, pełne dobroci, wdzięczności i przede wszystkim bycie przyjemnym dla innych ludzi, okazując im miłość, tak jak Bóg okazał ją mnie. Pani Ola wybrała bardzo dziwne miejsce na spotkanie z nami. Ciekawe dlaczego. Dzisiaj chcę Was zabrać w dość szczególne miejsce. Na cmentarz. Myślicie może, że cmentarz to nie jest najlepsze miejsce, żeby rozmawiać o Panu Jezusie, który jest życiem. Chcę Wam jednak pokazać, że cmentarz jest dobrym miejscem, żeby właśnie poruszyć ten temat. Niedawno w naszym kraju obchodziliśmy pamiątkę umarłych. W naszych kościołach przeżywaliśmy też Niedzielę Wieczności. To szczególny czas, kiedy właśnie odwiedzamy groby naszych bliskich. Kiedy kładziemy znicze, kwiaty, kiedy o nich pamiętamy. Kiedy myślimy o cmentarzu, to często kojarzy nam się ze smutkiem. W końcu tu pochowani są wszyscy ci, którzy już odeszli, często bliscy naszemu sercu. Ale kiedy ja spacerowałam po cmentarzu, to zobaczyłam nagrobek z dość szczególnym napisem. I ten właśnie napis chcę Wam dzisiaj pokazać. Ten napis to świadectwo naszej nadziei, naszej wiary w to, że śmierć to nie koniec. Nie koniec wszystkiego. Za dzisiejszym smutkiem czai się promyk nadziei na to, że się spotkamy. Tą nadzieję, tą wiarę, tą pewność chce nam dać Pan Jezus. On sam jest życiem i to życie chce darować nam. On sam o sobie powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Oczekujemy życia. Oczekujemy zmartwychwstania. Chcemy być razem z naszymi bliskimi. W Biblii, w Bożym Słowie znajdujemy historię Marii, Marty i Łazarza, którzy mieszkali w Betanii. I tą historię, historię życia, które dał Pan Jezus, chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Pewnego dnia Łazarz ciężko zachorował. Siostry były bardzo smutne z tego powodu. Nie umiały same pomóc bratu, dlatego wysłały do Pana Jezusa posłańcą z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił Łazarza. Wierzyły w to, że Pan Jezus będzie w stanie im pomóc. Przecież pomógł już tak wielu osobom. Kiedy Pan Jezus dowiedział się o chorobie Łazarza, powiedział bardzo dziwne słowa, że choroba Łazarza jest na chwałę Bożą. Rzadko uważamy chorobę za coś dobrego, mile widzianego. Raczej choroba jest dla nas nieszczęściem. Martwimy się, kiedy chorujemy sami albo gdy choruje ktoś nam bliski. Jak myślicie, dlaczego Jezus powiedział, że choroba ta jest na chwałę Bożą? Posłuchajcie, co było dalej, by poznać odpowiedź na to pytanie. Zanim Pan Jezus wyruszył do Betanii, upłynęły 2 dni. Kiedy w końcu do niej dotarł, na jego spotkanie wybiegła Marta i powiedziała do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. To smutna wiadomość. Łazarz nie żyje. Ale jednocześnie Marta powiedziała do Pana Jezusa takie słowa:
ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Tam, gdzie wydawałoby się nie ma już nadziei, przecież Łazarz umarł, jest nadzieja. Wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Marta wierzyła, że Jezus jest Synem Bożym, obiecanym Mesjaszem. Wierzyła w to, że Jezus jest życiem i jest w stanie dać życie nawet temu, który umarł. Po tej rozmowie Marta pobiegła do domu i powiedziała Marii, że przyszedł Pan Jezus. Marta była pełna nadziei i oczekiwania, że będą się działy niesamowite rzeczy. Zapłakana Maria wyszła na spotkanie Pana Jezusa. Razem z nią poszli znajomi i sąsiedzi, którzy pocieszali siostry po śmierci Łazarza. Również Maria powiedziała do Pana Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Dla niej śmierć to koniec. Czy można bowiem zmienić coś, gdy już ktoś umarł? Wielu z nas jest podobnymi do Łazarza. My również jesteśmy martwi, choć żyjemy. Martwi z powodu naszych grzechów. Grzech oddziela nas od Boga. Sprawia, że jesteśmy duchowo martwi. Tylko jeśli uwierzymy w Pana Jezusa, to On da nam życie. Życie razem z Panem Bogiem. Życie wieczne. Maria miała nadzieję na uzdrowienie, póki Łazarz żył. Ale kiedy umarł, pogrążyła się w smutku. Nie rozumiała, że tylko Pan Jezus może dać prawdziwe życie. Kiedy Pan Jezus widział ją płaczącą, jak również płaczących sąsiadów i znajomych, sam również zapłakał. Płakał, bo kochał Łazarza. Płakał, bo współczuł siostrom pogrążonym w żałobie. Ale ja myślę, że Pan Jezus płakał także dlatego, że widział, że dla tych ludzi śmierć była końcem, że oni nie mieli już nadziei. A Pan Jezus jest życiem i chce dać życie każdemu. Dlatego Pan Jezus poszedł do grobu Łazarza i nakazał odsunąć kamień, który blokował wejście. Marta próbowała go powstrzymać. Przecież Łazarz już czwarty dzień był w grobie. Ale Pan Jezus przypomniał jej, by wierzyła, jeśli chce oglądać chwałę Bożą. Później pomodlił się o to, aby ludzie uwierzyli w to, że jest on posłany od Boga i nakazał Łazarzowi wyjść z grobu. I Łazarz ożył. Wyszedł z grobu owinięty prześcieradłami. Wrócił do swojego domu w Betanii i do swoich sióstr. Zjadł nawet posiłek razem z Panem Jezusem i Jego uczniami. Za sprawą sąsiadów i znajomych wieś o wskrzeszeniu Łazarza rozniosła się po Betanii, Jerozolimie i całej okolicy. W ten sposób wielu ludzi uwierzyło w Jezusa, dawcę życia wiecznego, a choroba i śmierć Łazarza były na chwałę Bożą. Pan Jezus dał życie Łazarzowi, nowe życie. To nowe życie, życie razem z Panem Bogiem, On chce dać też każdemu z nas. Tej nadziei, tej wiary, tej pewności, że On może to uczynić, życzę Wam dzisiaj i każdego dnia. Zapraszam Was do posłuchania kolejnej historii adwentowej. Witajcie, drogie dzieci! Jak spędzacie drugą niedzielę Adwentu? Zawędrowaliście dzisiaj do Wrocławia. Nazywam się Marta i jestem diakonem w tutejszej parafii. Ale dzisiaj to nie koniec Waszych podróży, dlatego że w historii adwentowej chcę Was zabrać w daleką Rosję. Posłuchajcie. Dawno, dawno temu w Rosji pewna biedna kobieta zastanawiała się, co zrobić, by w tak wielkiej biedzie święta Bożego Narodzenia były dla jej dwójki dzieci wyjątkowe. Czasy wtedy były bardzo ciężkie. 5 miesięcy wcześniej ojciec rodziny został pojmany w niewolę przez żołnierzy wroga. Kobieta wyglądała przez okno, patrzyła na padający śnieg i myślała: w jaki sposób mogę świętować urodziny Jezusa?
W tym roku nie będzie ani ciasteczek, ani błyszczących łańcuchów, papierowych ozdób, ani nawet prezentów. Myślała, może przynajmniej będę mogła przynieść z lasu choinkę. Dzieci pomogły mamie ściąć i przynieść z lasu choinkę. Kiedy postawiono ją w kącie maleńkiego pokoju, wyglądała dość biednie. Ale przynajmniej rozsiewała wokół zapach zimowej zieleni. Rodzina zjadła na kolację chleb i jabłka. Ale chłopczyk zachował swoje jabłko, wypolerował je i zawiesił na choince. Kiedy zobaczyła to dziewczynka, rozplotła jedyną swoją wstążkę, którą miała we włosach i zawiązała na jednej z gałązek. Wszyscy troje siedzieli przy choince, a trochę później, około północy, udali się do wiejskiego kościoła na nabożeństwo. Pozdrawiano się wtedy takim oto powiedzeniem – Christos Rождествия, co oznaczało – Chrystus się rodzi. Obserwując inne rodziny, można było zauważyć, że i tam również brakuje wielu ojców i starszych braci. Obok tradycyjnych modlitw, wielu innych proszono o ich bezpieczeństwo. Po skończonym nabożeństwie rodzina udała się do swoich domów. Matka położyła dwójkę swoich bardzo śpiących dzieci do łóżek i uklękła do modlitwy. Łzy powoli toczyły się po jej twarzy, kiedy przypominała sobie dawne święta Bożego Narodzenia. Podczas gdy była skupiona na modlitwie, mały pajączek, siedzący w kącie pokoju, cichutko przypatrywał się i przysłuchiwał wszystkiemu, co miało miejsce tego wieczoru. Kiedy w końcu znużone oczy matki zamknęły się, małe stworzenie przystąpiło do pracy. Następnego ranka ostre, słoneczne promienie wpadające przez okno do środka obudziły matkę, która usiadła na łóżku i zaniemówiła z wrażenia. Wzięła głęboki oddech i obudziła pociechy. Dzieci, dzieci, wstawajcie szybko, chodźcie, patrzcie. Dzieci przybiegły do niej, objęła je ramionami i wszyscy wpatrywali się w cudowny widok, jaki ujrzeli. Calutką choinkę od wierzchołka aż po sam dół oplatywała srebrząca się w promieniach wschodzącego słońca precyzyjnie utkana pajęczyna. Och, mamusiu, to najpiękniejsza choinka w całej wsi, żeby tylko tatuś mógł ją zobaczyć. A wtedy otworzyły się drzwi i do środka wszedł ojciec, zmęczony, ale bardzo szczęśliwy, że jest znowu z rodziną w domu. Tego wieczoru światło świecy oświetlało piękną, przystrojoną w pajęczynę choinkę. Matka oderwała od niej wzrok i spojrzała w błyszczące oczy całej rodziny. Patrząc na nich, powiedziała: dziękuję Ci, Boże, za ten cudowny dar, za Jezusa. Dziękuję za dar rodziny i za ten szczególny dla nas w tym roku dar. Za pająka. Zerknijmy, czy coś się zmieniło w księgarni Warto. Witajcie! Dzisiaj chcę Wam zaprezentować Biblię dla całej Waszej rodziny. Bo to jest szczególny czas, kiedy razem z rodzicami siadacie wspólnie i czytacie Boże Słowo. Dlaczego akurat ta Biblia?
Biblia z papugą jest wyjątkowa, bo znajdziecie tutaj w niej pełny tekst Biblii, wprowadzenie i omówienie każdej księgi, słowniczek, kolorowe mapy, 20 kolorowych wkładek z ciekawostkami biblijnymi i wytłumaczenie trudnych biblijnych pojęć i fragmentów. Popatrzcie, jak tu jest kolorowo. Zaraz znajdę jakąś fajną stronę. O! Poznajcie Słowo Boże wspólnie i cieszcie się tymczasem razem. Malowanie, wycinanie, gotowanie. Ciekawe, co dziś w kąciku kreatywnym. Boże Narodzenie coraz bliżej. Warto więc pomyśleć o prezentach. Mimo to, że wy sami czekacie właśnie na prezenty od dzieciątka, od aniołka albo od gwiazdki, no to będzie miło waszym bliskim, jeśli wy też czymś ich obdarujecie. I mam dzisiaj propozycję, żebyście zrobili prezent dla babci i dziadka. Potrzebna do tego będzie nam taka akrylowa bombka. To jest taka specjalna bombeczka, która otwiera się i w środku można do niej coś włożyć. Będziemy potrzebować klej typu Vicol albo Magic. Będziemy potrzebować troszkę wody, sznureczek i jakąś wstążeczkę ozdobną i zdjęcia, najlepiej zdjęcia wnuków, bo skoro to ma być prezent od wnuków dla dziadków, to najlepiej zdjęcia wnuków. Ja dwa różne takie zdjęcia tutaj przygotowałam. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że otworzymy sobie bombkę i moczymy pierwsze zdjęcie. Musimy je dosyć mocno zmoczyć. To nie jest zdjęcie wywołane u fotografa, to jest zdjęcie wydrukowane na domowej drukarce. Od fotografa raczej nam się to nie uda, ponieważ te zdjęcia są na twardym i błyszczącym papierze. Natomiast jeśli wydrukujecie takie zdjęcie w domu, to na pewno świetnie sobie poradzicie z dzisiejszym zadaniem. I potem nadrywamy w kilku miejscach, nie bójcie się, że zniszczycie to zdjęcie, nadrywamy je w kilku miejscach, żeby ono nam się dobrze ułożyło w środku, ponieważ bombka ma kształt taki półkolisty. I kiedy mamy już naderwane z każdej strony, to teraz staramy się to zdjęcie uformować tak, żeby fajnie się komponowało w to półkole i pokrywamy to zdjęcie tym naszym białym klejem. Możemy sobie na brzeszkach, o tutaj, podkleić. O, musimy je poukładać tak, żeby twarze nie wyszły podarte. Może pamiętacie z poprzednich kącików kreatywnych, że ten klej po wyschnięciu robi się przeźroczysty, więc nie przejmujcie się, jeżeli przez chwilę okaże się, że ktoś ma białą twarz. I kiedy wszystko mamy już bardzo dokładnie przywierające, wtedy nadmiar, który wystaje nam poza bombkę, delikatnie obrywamy. Z jednej strony mamy już zdjęcie przyklejone, na drugiej połówce możemy zrobić takie samo zdjęcie albo inne, ponieważ dziadkowie czasem mogą mieć więcej wnuków niż tylko was, więc można się dogadać z kuzynostwem i zrobić zdjęcie wspólne i taką bombkę na choinkę z wszystkimi wnukami. Ja właśnie tak zrobię. Więc znowu moczę zdjęcie i działamy tak samo jak poprzednio.
kiedy obie bombki mamy już posmarowane klejem i przyklejone obrazki, suszymy sobie ten klej suszarką. Kiedy nasze dwie połówki bombki mają już przyklejone zdjęcie i są wysuszone, możemy je składać. Pamiętajcie jednak, że nie możemy składać ich, póki są gorące. Jeśli suszyliście je suszarką, zostawcie je na jakiś czas, żeby wystygły, bo gorące powietrze zamknięte w bombce spowoduje, że mogą zaparować i nie będą już takie eleganckie. Moje bombki już są chłodne. Zamykamy je. I teraz, żeby nie było widać tego łączenia, użyjemy kleju na gorąco. Poproście o pomoc rodziców, ponieważ klej na gorąco bez kontroli kogoś dorosłego może być niebezpieczny. I cały brzeżek obklejamy. Obklejamy brzeg bombki. Bombka obklejona i został nam ostatni element. Musimy przepleść sznureczek, żeby można było ją powiesić na choince. Jest sznureczek, a bombkę można już powiesić na choince. Pamiętajcie, do czasu, kiedy dacie ją babci i dziadkowi, to nie zdradzajcie, bo nie będzie tajemnicy. Życzę Wam ciekawych prac, pięknych bombek i fantastycznych uśmiechów babci i dziadków, kiedy zobaczą taki miły prezent od swoich wnuków. Zanim się pożegnamy, chciałbym Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Na Facebooku CME możecie znaleźć wirtualny kalendarz adwentowy. Codziennie możecie tam wejść i odczytać kod QR. Halo, halo, a ja przekazuję pozdrowienia od Szkółki Niedzielnej z Bażanowic. Pozdrawiamy No i pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, o naszym klubie Brawl Stars i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Thank you.